Dzień dobry, siemanko. Co jedliście dziś na śniadanko? Widać tu smugi latarniowe i widać smugę księżycową. Byłem nad wodą rano, troszkę zmarzłem, ale nic to, zaraz się zajmiemy, moi państwo mili, modelem ostatniej sytuacji księżycowo-chmurno-wodnej. I zaraz do tego przejdziemy, ale najprzód obowiązkowo łabądki i musimy poczekać, zobaczymy, czy słońce też rzuci smugę. Co prawda już jest bardzo widno, ale światło lokalne mamy i smugi też troszkę będzie. Zaraz zobaczymy i przejdziemy do starego. O, jest trochę smuga, nie? Nie mam pojęcia, od czego to zależy, że raz smugę widać, a raz nie. No i nawracamy się nazad w czasie. Myśleliście troszkę o tej sytuacji odbicia księżyca i chmury? Nie napisaliście żadnych komentarzy konstruktywnych. Bardzo brzydko. Może teraz coś napiszę ta. No więc sytuacja była taka, że do księżyca było ponad 400 tysięcy kilometrów, do chmurki bardzo blisko, a mimo to widzieliśmy wspólne odbicie w wodzie, czyli w lustrze. No i ja przemeblowałem chałupę, żeby odsłonić ścianę, żeby zdjąć olbrzymie lustro i położyć je na podłogę. No ale czego się nie robi dla dobra nauki, proszę państwa. Musiałem użyć efektów specjalnych też, żeby zakamuflować trochę, że ta ściana jest troszkę obdrapana, ale w tym lato będę ją malował. Także spokojnie. No i co tutaj widzimy? Zmajstrowałem taką małą chmurkę na nitce. To jest chmurka burzowa. Specjalnie czarna i czarny księżyc, żeby było lepiej widać. I ta chmurka jest oddalona od księżyca przypiętego na ścianie. I jak zauważyliśmy, na wodzie, czyli w lustrze, tworzy się dwa odbicia oddzielne. Oddzielnie księżyc, oddzielnie chmurka. Prawda? A ja jestem w tej chwili powyżej tej chmury z aparatem, ale zjadę zaraz poniżej. Dobrze się odbija, wszystko widać, prawda? I to jest chmurka, blisko chmurki jestem, a tam w oddali jest sobie księżyc. Wyobraźcie sobie państwo, co by było, gdybyśmy ten księżyc oddalili o tysiące kilometrów. No i mamy w lustrze separacyjne odbicie i księżyca, i chmurki. No i teraz nadszedł czas, żebym obniżył się z kamerą i żeby chmurka pokryła się z księżycem. I zobaczymy wtedy, co nam się odbije w lustrze. Jestem na tym samym poziomie z oczętami, co chmurka i księżyc, tak. Ładnie tam księżyc wystaje. I za chwilę pojawi się odbicie w lustrze. I cóż my zobaczymy? Pojedynczy obiekt czy dwa obiekty? Dwa obiekty, proszę państwa. Oddzielnie księżyc się odbija i oddzielnie chmura się odbija, pomimo że na niebie tworzą jeden obiekt. Tak? To w lustrze i na wodzie pojawiają się jako dwa oddzielne odbicia. Także wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości, żeby jakikolwiek odległy księżyc mógł zapodać na wodzie wspólne odbicie z chmurką. A w jakim przypadku w takim razie może powstać wspólny obraz księżyca i chmury na wodzie? No, jest tylko jeden taki przypadek, kiedy księżyc znajduje się na niebie tuż obok chmury. Gdy księżyc i chmurka są razem przytuleni do siebie, w
wtedy oczywiście na tafli wody, tak samo jak na lustrze, pojawia się ich wspólny obraz w miłosnym, matriksowym uścisku. Będziemy oczywiście w przyszłości najbliższej poszukiwać takich sytuacji na niebie księżycowych, zwłaszcza, co jest trudne, bo jak Państwo wiecie, księżyc to jest skubaniec i trzeba czekać na niego wiele dni, żeby go znowu dopaść w odpowiedniej sytuacji intymnej. Mamy dwa obiekty na niebie i te dwa obiekty dają oddzielne odbicie w wodzie. Tu też dwa obiekty, tylko jeden zasłonięty i na dole na wodzie podwójne oddzielne odbicie księżyca i chmury. Tak więc, proszę Państwa, sytuacja jest jasna. Aby coś takiego mogło powstać, to księżyc musi być przy samej chmurze. Tak? Dwa obiekty będą zawsze dawały oddzielne odbicia, a sprzytulone razem jedno odbicie. Dziękuję bardzo. Będziemy kontynuować. Pozdrawiam.